A się za dobrze bawię, przyrzekam. Siemano! Siemano, cześć, witam. Dopiero widzieliśmy się przy okazji Chippy Dale'a 1. Bardzo szybko mi to poszło na streamie, więc stwierdziłem, że od razu odpalę Chippy Dale'a 2. Chippy Dale 2 to jest bezpośrednia kontynuacja. Nie wiem, jak fabularnie to się spina, bo tak jak mówię, mówiłem w jedynce kardyli, że miałem po japońsku, więc kompletnie nic nie rozumiałem. Zobaczymy, jak tutaj wygląda fabuła. Pamiętam, że to jest bardzo dobre rozwinięcie części pierwszej. Bardzo dużo jakichś takich dodatkowych mechanik, które po prostu przyjemniają zręcznościową część tej gry, ale też dodają nam więcej możliwości, tak jak chociażby to, o czym wspominałem, podnoszenie skrzynek odgórnie, ale to już będę wam pokazywał na bieżąco. Myślę, że po prostu wejdziemy sobie do tej gierki, nie będę się rozgadywał tak jak przy okazji jedynki, bo z dwójką nie miałem tyle do czynienia, plus wszystko, co chciałem, powiedziałem przy okazji dwóch filmików temu, jednego filmika temu, nie wiem, na ile podzieliłem jedynkę. Zaczynajmy. Oczywiście nie mam kolegów, więc jeden player. W jedyneczkę graliśmy Chipem, dwójkę zagram Dale'em. Ma fajną kamizelkę, ma fajną hawajską koszulę. Więc możemy dla odmiany pobawić się nim. Okej. Okay. Sterowiec Fatkata wylądował na... Rozumiem, że uwolnili Fatkata z więzienia po tym, jak go tam spacyfikowaliśmy w jedynce. Co? W poprzedniej ratowaliśmy kotki, a tutaj mamy zagrożenie bombowe w restauracji? Dobra, szukamy bomby w restauracji, słuchajcie. Ta gra jest na czas? Chyba nie, co? Battle of the Brie. Rozumiem, że chodzi o ser. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do bitwy pod Breną i zmienione jest to na Brie. Podoba mi się wykorzystanie animacji postaci w taki sposób. Rescue Rangers out! Okej, oni tego nie wiedzieli jeszcze. Escape to jest złe słowo, raczej został odbity. Dobra, in general szukamy bomby. Dobra, to jest coś, o czym wspominał Mkowski w poprzednim epizodzie. A przy okazji ja sobie o tym przypomniałem. Tutaj dało się zrobić jakiś taki numer. Jak się ładowało? Dało się tutaj ładować rzut skrzynką, kompletnie już nie pamiętam jak, szczerze powiem. Chwila. Trzeba było jakoś to... Nie wiem, czy zauważyliście, że dużo bardziej złożona jest muzyka tutaj. Nie pamiętam, słuchajcie. Dało się tutaj faktycznie jakoś ładować atak skrzynką, że ona leciała takim zygzakiem, ale kompletnie nie pamiętam. No właśnie, wiesz, że nie? A, chwila. Nie?
Nie da się też podnosić skrzynek, tak jak mówiłem? Nie pamiętam, przykro mi. Nie będę korzystał. Najwyżej. O tak właśnie. Wychodzi na to, słuchajcie, że są takie randomowe skrzynki. A nie. Moment. Są takie momenty, że skrzynka zaczyna świecić. I to chyba wtedy trzeba wcisnąć po prostu. Się dało rzucać pod kątem, nie? O właśnie, tak. To jest kolejny dodatek. Tak jak mówiłem, że mamy w tej części dużo więcej możliwości, no to jest jedna z nich, którą miałem na myśli. Można tutaj rzucać skrzynkami pod kątem. Dobra, już sobie mniej więcej wszystko przypomniałem. Powinno być lepiej. Pod warunkiem, że ta gra nie jest... Aaaa, widziałem, że masz inny kolor w gadzie. A, ten przeciwnik mógł odbić naszą skrzynkę w naszą stronę. Widzieliście przypadkiem? Jak biegnę wystarczająco długo, to skrzynka zaczyna świecić. A? A? Tak, trzeba dłużej iść. Skrzynka zaczyna świecić. Trzeba nią wtedy rzucić, to ona zadaje więcej obrażeń, leci takim zygzakiem. Kolejna śmieszna rzecz. Ten przeciwnik, jak dostanie w łeb, można go podnieść. I potraktować jak przedmiotem do rzucania. Wiecie, tak jak mówiłem, z tą częścią nie miałem aż tyle do czynienia, a co za tym idzie, nie aż tak dobrze ją pamiętam. Kurde, zaskoczyłem. Po tych korkach da się skakać i je wystrzeliwać, tak żeby po nich sobie poskakać. Kurczę, chciałem wam to pokazać, ale zepsułem, więc wam nie pokażę. No nie pokażę, trudno. Mysz z widelcem. Ale w ogóle od razu rzuca się w oczy to, jak duże są różnice i graficzne, i muzyczne w tej grze. W porównaniu do poprzedniej części, prawda? Te tła są dużo bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o ilość asetów wykorzystanych do ich produkcji. A muzyka to ewidentnie już jest taka bardziej stereo niż monofonia. Gdzie w poprzedniej grze to raczej był jeden, a maksymalnie dwa dźwięki, tutaj naprawdę dużo ich słychać. Widać, że jest więcej czasu spędzone po prostu na tym. Żeby te utwory powstały. Dla mnie to są takie nostalgiczne i fajne, przyjemne rytmy. Ja bym sobie to przyrzekam puszczał do jakiejś nauki albo do czytania, nie? Takie muzyczki. No znam je wszystkie na pamięć. Okej, okay, czyli bomba była dywersją dla ucieczki Fat Cata z więzienia. O nie! Kradnie urnę faraona, no tak. Bo jeśli w fabule nie ma obcych, to muszą być kosmici. Albo najlepiej oba, bo przecież obcy pomagali Egipcjanom budować piramidy. Dobra, teraz sobie przypomnieć, jak pierwszy boss działał, słuchajcie. To będzie spadać, tak, to pamiętałem. Ona będzie sobie jeździć, ja muszę po prostu w nią rzucać, tak? Łapać skrzynkę i znajdować miejsca, żeby trafić ją. Dobra, to raczej easy. O, nie skoczyłaś. A ty wredna babo. Królicą. Wiem, że czasem potrafi ta skrzynka spaść jej na głowę, jak ona się źle ustawi. O, tak? Bye! Ja się za dobrze bawię, przyrzekam. No dobrze, dzięki. Aha, dobra, i tutaj muszę rzucić w odpowiednią... O, panie.
Dobrze, że ja jestem dobry w zręcznościówki, słuchajcie. Jeszcze pożałuję tego, że to powiedziałem. A dzięki! A rozbroiłaś się już ją przypadkiem? Okej. No pewnie wybuchnie, nie? We're doomed. Czerwony. Zawsze tnij czerwony. Czerwony. To zawsze jest czerwony. Yes. Tnij czerwony. Szlak. To jednak nie był czerwony. O! Dzięki. Ona rzuciła nam flashbanga, żeby nam zrobić prank. To znaczy, where's Dale? A, okej. Okay. Rozumiem. Potrafię sobie wyobrazić tę scenę. On się przewrócił i zemdlał. Więc go nie widzieli pod kątem. Dobrze, czyli próbujemy odzyskać, a raczej Fatkat próbuje ukraść urnę Faraona, więc teraz gonimy go, żeby nie ukradł urny Faraona. Po co mu urna Faraona? Nie wiem. Może w urnie Faraona są prochy Faraona, które działają jak taka super kocimiętka. A jak wiemy, Fatkat produkuje kocimiętkę. Podział w kanałach. Każdy, kto zna stare gry komputerowe, wie, że obowiązkowo w każdej grze musi być poziom w kanałach. Tutaj dużo sprawniej już idzie, widzicie, przechodzenie w te animacje. Czyli to jednak był błąd, że ta animacja tam tyle trwała. Wydawało mi się, że to była kwestia tego, że po prostu chcieli osłabić posiadanie tej osłony w postaci... Mogę tam wejść? Nie mogę? Osłony w postaci... skrzynki. Ale wygląda na to, że był to przypadek. Ups! Rzucanie pod kątem to jest takie cudo. Hehe. O, mogłem go podnieść swoją drogą, skoro dostał status ogłuszony. Dobra. A, czemu nie? Zabijajmy wszystko, co się rusza. No chcę go wziąć. Damn! Split second reaction. No, moim zdaniem dostał. Dobra, co mamy za bossa tu? Dawajcie go. Jaki słodziak. Rozumiem, że tym mam go uderzać. Dobra. Okej. Okay. No halo! Czy ty planujesz robić coś bardziej skomplikowanego, czy...? Przyznam szczerze, jak tak dalej pójdzie, to wyjdzie na to, że ta gra jest prostsza niż poprzednia. No poważnie. Dali mi znowu, tak jak mówiłem o Ninja Gaiden 2, coś podobnego. Dali mi bardzo dużo nowych możliwości. Dobra. Dali mi bardzo dużo nowych możliwości, chociażby rzucanie pod kątem, lepszą kontrolę nad postacią po prostu i w powietrzu i na ziemi. A nie podwyższyli za bardzo poziomu trudności samej gry. A co za tym idzie, mi jest dużo łatwiej po prostu przejść tę grę, mając większą kontrolę i będąc przyzwyczajonym wcześniej grając w... O, nie trafiłem. Wcześniej grając w... A, jesteśmy na tym statku, o którym mówili, dobra. W jedynkę. No cóż. Może to i dobrze. Nie będę musiał się męczyć, tak jak z Ninja Gaiden grałem. W Ninja Gaiden na jednym streamie spędziliśmy ile? Nie chciałem jej trafić. Chciałem tylko jak najdalej tym rzucić.
W Ninja Gaiden spędziliśmy chyba z 5-6 godzin nad całością, nad trójką, gdzie potem na YouTube'a poszły dwa odcinki po 30 minut. Więc... Jeżu, jesteś odporny. Jak Ellie. A, pudło. Strzela we mnie pyłkiem, świetnie. Piłka. Co mogę robić z piłką? Okej. Secret Stash! Dobra. Dobra, czyli jesteśmy na statku, a co za tym idzie, powinniśmy niedługo się doszukać tej urny, o której była mowa. Co ty robisz? Coś robisz więcej? Aha, rzucasz czapkami, tylko jakoś tak nie rzuciłeś we mnie tą czapką. Zbugowany przeciwnik, dziękuję, dobranoc. O! Hehe. W ogóle bardzo słabo pamiętam poziomy z tej gry. Ja tak sobie idę bardzo na czuja teraz. Oczywiście, no, ciężko iść inaczej niż... Tak jak gra pokazuje, nie? Czyli mam tylko jedną możliwość w tej grze. Natomiast jest tutaj dość... O Boże. Jeśli on nie pluje żarem, który ma z alkoholu, to ja nie wiem czym. To jest 100% Mohawk, który pije po prostu alkohol i pluje ogniem. Niesamowite to jest. Takie nawiązania kulturowe, które po prostu nie przeszłyby we współczesnych grach, bo wyszłoby na to, że obrażają jakąś popkulturę, nie? Subkulturę, przepraszam. No nie jest to zbyt trudne, przyznam. Ale też... Mam wrażenie, że pamiętałem po prostu co robić, że nie dostanie mnie tu po prostu. Moim zdaniem jak on właśnie stoi na niższym piętrze, tak jak tu, to powinien strzelać i trafiać cię w stopki, ale nie trafia. Możesz sobie tak stać, nic ci nie zrobi. Więc poziom jest dość prosty. Riviera, jak w tym... Broadway, o! Szukałem słowa Broadway. Dobra, czyli już Fat Cat, gruby kocur, zdążył to ukraść. Widzieliście? Tam był kot! Tam był kot! Widziałem go! Ja też to widziałem, no mogłem wam powiedzieć. You better watch out. Santa Claus is coming to town. The angry video game nerd is here. Bloomin' thing. Podoba mi się takie unikanie przeklinania. Trochę creepy. No siema. Dawno cię nie widziałem. One and only. Dobra, naprawdę chcę wiedzieć, po co mu ta urna. Powiedz mi. O, dobra, jest pełna duchów jednak. Czyli nie wiem, moja teoria z kocimiętką się nie sprawdziła. On chce uwolnić duchy z urny,
i rządzić światem. Ale chwila, skoro ona jest pełna złych tych duchów, to nie mógłby po prostu otworzyć tej urny na miejscu? Po co kraść ją i otwierać gdzie indziej? Chyba, że potrzebuje je złapać do jakiegoś pojemnika. Jak łowca duchów. Pogromca duchów. Ghostbusters! Tyle nawiązań filmowych to jeszcze nie było w jednym odcinku, co? Nawet nie chcę myśleć, ile będę musiał memów wstawiać w tym, w montażu. O! Mam ograniczony czas. 3 minutki. Dobra. Czy się ślizgam? Tak, ślizgam się. Ale jak śmiesznie się ślizgam. Bardzo nietypowe to jest model ślizgania. Bardzo nietypowy. Bo normalnie jak postać się ślizga, no nie? To mam problem ze startem. W sensie, że bardzo wolno się rozpędzam, żeby wystartować i ciężko mi się hamuje. A tutaj problem ze startem nie istnieje, ale trudno mi się hamuje. Więc jest to dość nietypowe i mało intuicyjne. Co za tym idzie... Trudniejsze. Fajna sprawa, polecam. O, sople, świetnie. Małe, białe, na białym tle. Uwielbiam. Na pewno będzie mi się bardzo dobrze je dostrzegało. Delma drywa. No w sumie, jakby się uprzeć, to nie wiem, kim on dokładnie jest. Czy on Chipmunk? Nie. Tak, Chipmunk? On jest wiewiórką? Czy czym? Nie pamiętam, czym jest Chip... czym są Chip i Dale. Co by, jeśli jest wiewiórą, to ma na pewno mocne pazury, więc w sumie to byłby dobry powód. Okej, jak się tworzy sopel, to jeszcze nie dostaje obrażeń, więc jest git ogólnie. Jakoś bardzo nie przejmuję w ogóle łapaniem tej rzeczy, bo nie mam powodu, żeby się przejmować. Ajajaj. Pieniążki. O nie, jeszcze życie teraz stracę. Kordi, uspokój się. Nie trać życia tuż przed wyjściem z poziomu. No 3 minuty to było ewidentnie bardzo dużo czasu, żeby to zrobić. Serio. Nie wiem, czym są RR. Tak szczerze. Nie mam pojęcia. Ale żyćka sobie zbieramy, więc jest git. Och, tą muzyczkę to kojarzę aż za dobrze. Rozumiem, że Chip i Dale są jak Mario i Luigi. Luigi boi się duchów. Znaczy, Dale boi się duchów. No właśnie, już ich nawet pomyliłem. Those are ghosts!